Dzień dobry, Dariusz Owsiany. Witam Państwa w kolejnym odcinku OSOS Tutor. Na dzisiejszym spotkaniu krótko omówię zmiany dotyczące uprawnienia WE weteran poszkodowany w stopniu co najmniej 30%. Dnia 30 grudnia 2020 roku zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie recept. Rozporządzenie to wprowadziło osobne uprawnienie WE. W ślad za rozporządzeniem zostały wprowadzone stosowne zmiany w systemie KS Apteka. Zmiany, o których dziś mówimy, dotyczą systemu KS Apteka w wersji 2021. W module APW11 Sprzedaż rozbudowano panel z uprawnieniami podczas wprowadzania kodów z recepty. W funkcji Ctrl F5 uprawnienia pacjenta dodano możliwość wyboru uprawnienia WE. Recepty z uprawnieniem WE weteran poszkodowany w stopniu co najmniej 30% będą realizowane z odpłatnością IB. Po wybraniu z listy uprawnień uprawnienia WE weteran poszkodowany w stopniu co najmniej 30% zostanie wyświetlone okno, w którym należy wpisać numer dokumentu potwierdzającego uprawnienie. Dodatkowo zostanie wyświetlony komunikat dotyczący dodatkowego uprawnienia WE informujący, że realizacja recepty na podstawie uprawnienia pacjenta jest dopuszczalna jedynie w sytuacji, gdy osoba uprawniona do wystawiania recepty takie uprawnienie wpisze na recepcie. Podobnie jak z uprawnieniem WP czy senior, w przypadku uprawnienia WE osoba wydająca lek nie może samodzielnie decydować o wydaniu leku na podstawie uprawnienia dodatkowego pacjenta. W oknie sprzedaży recepty realizowane z uprawnieniem WE weteran poszkodowany w stopniu co najmniej 30% zostaną oznaczone literą T. W przypadku realizacji recepty ze zbiegiem uprawnień WE oraz senior lub ciąża zostanie wyświetlony komunikat widoczny w tej chwili na ekranie. E-recepta zawierająca uprawnienie WE będzie posiadać stosowne oznaczenie w części technicznej i wizualnej. W module APW23 kontrola, kontrola sprzedaży, retaksacja recept dodano oznaczenia WE dla recept zrealizowanych z tym uprawnieniem. W kontroli sprzedaży podczas przeglądu sprzedaży dodano możliwość filtrowania po uprawnieniu WE. Recepty realizowane z uprawnieniem WE weteran poszkodowany w stopniu co najmniej 30% w zestawieniu refundacyjnym zostaną oznaczone symbolem WE. Również w przypadku zbiorczej ewidencji recept pozycje zrealizowane z uprawnieniem WE zostaną odpowiednio oznaczone. Na zakończenie przypominam o bezpośrednim dostępie do instrukcji z poziomu programu KS Apteka. To już wszystko na dziś. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do subskrybowania kanału Kamsoft w serwisie YouTube. Do zobaczenia!